Proszę Państwa, cieszę się bardzo, że w tak licznym towarzystwie spotykamy się dzisiaj w ten niedzielny wieczór. Wieczór wyjątkowy, magiczny, bo tak naprawdę ten cały wieczór jest dla Włodzia, który siedzi tam niezauważalny, jak zwykle skromny, inteligentny, oczytany z tego, co widzę. Włodek, tak, to dla Ciebie ten koncert, dla Ciebie ten wieczór. I nie ukrywam, że jestem bardzo, bardzo wzruszony i szczęśliwy, bo w swojej historii Włodek wielokrotnie pomagał nam jako zespołowi Demono, kiedy nasz perkusista zaniemógł parę razy, więc wtedy Włodek nas ratował. I nie ukrywam, mnie się podobało bardziej. Włodek jest człowiekiem wyjątkowym, ale ja myślę, że Państwo o tym wiedzą, bo myślę, że ta ilość osób, które dzisiaj występują, świadczy o tym, że to jest dobry człowiek, bo ma dookoła siebie naprawdę wspaniałych ludzi. To jest fantastyczne. Jeszcze raz myślę, duże brawa dla Włodka. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że marzę o tym i wierzę w to, że jeszcze za naszego życia stanie się tak, że to nasze państwo będzie się nami interesowało i załatwiało nam pewne sprawy, a nie musimy sobie sami to wszystko organizować. Mam tu na myśli Jurka Owsiaka i to całe nasze takie polskie ogólne zbieractwo, żebractwo, tak to nazywam. Nie mam na myśli oczywiście tutaj tego koncertu, bo to jest rzecz wyjątkowa, ale liczę, że tak się stanie, że będzie jeszcze w naszym kraju super. To co? Mam nadzieję, że nie skończymy na ulicy. Tak? I o tym ta piosenka. Ale ponieważ Jurek jeszcze nie gotowy, to poczekamy na niego, tak?